Siemanko, siemanko, jestem Vertes, witajcie dzisiaj w grze Endless Space. Dlaczego to nagrywam? Otóż słuchajcie, gra jest darmowa i oferta ta darmowa, że będziecie mogli sobie zgarnąć gierkę na zawsze, trwa do soboty do godziny 19, także musicie szybko korzystać, bo mało czasu, także moi tacy najlepsi widzowie, którzy tutaj wbili, dostaną tę grę za darmo, a później no niestety trzeba będzie kupić. Tak sprawdzałem na Steamie, to gierka kosztuje około 35 zł. Możecie sobie jeszcze na G2 sprawdzić, jeśli się nie załapiecie, ale gra jest za darmo na Humble. Na Humble link oczywiście dostaniecie podpięty w komentarzach, także zobaczcie, co tam się dzieje w komentarzach i będziecie mogli sobie zgarnąć gierkę za darmo. Tam trzeba po prostu zasubskrybować newsletter Humble'a i dostajecie wtedy opcję, żeby zgarnąć kluczyk za darmo. Dokładnie tak, także do soboty do 19. A tymczasem sprawdźmy, co to jest. Nie wiem, czy mi się gra spodoba, bo to jest taka w sumie strategia. Za strategiami w sumie nie przepadam, ale sobie zobaczymy. Galaktyka, kształt, o kurde, jakieś kształty tutaj robimy. Generalnie to jest taki film informacyjny, także jeśli, nie wiem, mamy tutaj graczy, którzy grali w tę grę, to nie oglądajcie, bo ja naprawdę skilla tutaj nie pokażę. Dobra, zobaczymy sobie rozmiar. Mało, a w sumie zostawmy tutaj jak jest. Imperium, Zjednoczone Imperium. O, mogę sobie zmienić tutaj. Dobra, ale może nie będę nic zmieniał. Przeciwnicy, losowo, dobra, poziom trudności. Nowicjusz, bez kitu, nowicjusz trzeba tutaj dać, bo nie wiem, co tutaj się będzie wyprawiał. Naprawdę, ten odcinek może być ultra krótki, jeśli mi to nie podejdzie. Planety Zjednoczonego Imperium nie są aż tak zjednoczone, jakby sugerowała ich nazwa. Świetnie. Mieszanina korporacji. Normalnie fabułę dostaliśmy tutaj. Armie są silne, gospodarka skuteczna. Statki potężne. Naprawdę im mnie tutaj wpuściliście? Nie mogą w końcu zjednoczyć lub zdominować galaktykę. Pewnie tak. Chor po szczury atakują. Ołtarz bogów handlu. Okej, dajcie mnie do gry. Chcę zobaczyć, co to jest. Ja nawet tego nie testowałem, szczerze mówiąc. Po prostu zobaczyłem, że coś jest za darmo, to a muszę się z wami podzielić informacją, nie? Witamy w grze. Samouczek przeprowadzi cię przez sesję ekranów wyjaśniających podstawy gry. Świetnie. Jeśli włączysz samouczek za pomocą przycisku poniżej, możesz go ponownie uruchomić w opcję gry. O, spoko opcja. Możesz również ponownie rozpocząć nową grę, aby nie przegapić żadnej informacji samouczka. Okej, dobra. O, widok galaktyki. Dziwna galaktyka. Na tym ekranie użyjesz przekrój galaktyki. A, tak jeśli chodzi o galaktykę, odkryli nową planetę, która ma wodę i jest wciul od nas. Naprawdę wciul od nas, ale odkryli i jest jakaś tam nawet, nie wiem, ankieta, jakby to nazwać. I w ankiecie jest opcja, żeby wybrać Geralt i Ciri. Spoko, polecam jak najbardziej. Możecie tam sobie gdzieś poszukać w Google'ach i zagłosować. Dobra. Powiedziałem, co widziałem. Twój system macierzysty znajduje się w samym środku ekranu, przybliżaj dalej widok za pomocą kółka myszki. Wciśnij lewy przycisk myszy i przyciągnij myszkę, aby przesunąć widok. Nie działa. Bez kitu, nie działa. Chyba, że to zaraz będę mógł dopiero. Pasek kontroli u góry ekranu zawiera dostęp do poszczególnych departamentów twojego imperium. Po najechaniu na te ikonki zostaje wyświetlona informacja o statusie. Tutaj, dobra. Dalej, trójka. Twoim zadaniem jest kolonizowanie systemów gwiezdnych. Oho, grubo. I podbijanie galaktyki. Dobrze, każdy system gwiezdny zawiera do 6 różnych planet. Kropki ponad nazwą systemu oznaczają ilość i rodzaj planet. Niebieskie już skolonizowane, białe gotowe do skolonizowania, czerwone planety, które jeszcze nie mogą być ogarnięte. Dobra, czyli będziemy atakowali białe. Świetnie. Gwiazdy są połączone kosmicznymi wiązkami, naturalnymi połączeniami, pozwalającymi na szybką podróż. Inne, bardziej zaawansowane rodzaje transportu mogą zostać odblokowane później. Git. Flaga nad układem gwiezdnym informuje o tym, że pierwszego gracza, który dotrze aż tak daleko, czeka wyjątkowe zdarzenie. Czyli jakieś eventy. Dobra, w momencie wystąpienia ważnego zdarzenia, zazwyczaj na początku, który pojawia się ikona. Po kliknięciu na tę ikonę otwiera się panel ze szczególnymi informacjami. Panel można zminimalizować albo zamknąć, podobnie jak ikonę. Okej. Przycisk automatycznej inspekcji pozwala na przegląd wszystkich twoich flot wokół planet, które oczekują na rozkazy. Dobrze, wszystkie zaplanowane ruchy twoich flot mogą być wykonywane automatycznie dzięki... O, dobra, automatiko, coś dla mnie, jak tak na początek, żeby sobie ogarnąć, co nie? Gdy już skończysz wszystkie swoje akcje w turze, wciśnij przycisk kończący turę.
Dobra, czyli mamy tutaj trówkę w sumie. O, mogę tutaj tak brać. O, wreszcie mogę patrzeć. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja to chcę skolonizować. Halo. Halo, kolonizujemy to, nie? Trime, widok systemu. Na tym ekranie użyj status systemu gwiezdnego i będziesz mógł zarządzać jego produkcją. Najsik, 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 najsik. Dalej. W tym miejscu jest wyświetlana nazwa systemu gwiezdnego. Jeśli chcesz ją zmienić, po prostu na nią kliknij. Dobra. System gwiezdny zajmuje się wytwarzaniem czterech podstawowych wartości. Żywności, przemysłu, wszystkiego, bla, bla, bla. Czyli pod dwójką. Okej, dobra. Populacja systemu gwiezdnego zwiększa się, gdy jest odpowiednia produkcja żywności. Im więcej jednostek żywności posiada planeta, tym więcej generuje się. Dobra. Aprobata systemu gwiezdnego. Tak, tak, tak. Oj, wciuli informacji, naprawdę. Mogłem sobie w to pograć wcześniej, żeby coś pogarniać. Ale no nic, no nic. Dobra, do 6 planet możemy posiadać. Możemy przenosić jednostki ludzkie pomiędzy planetami. Dobra. Kolejne rzeczy. Możesz dodać ulepszenia systemu gwiezdnego, tak. Dobra, świetnie, świetnie. Świetnie, naprawdę. O, nie przetłumaczyli punktu 8. You can click on a planet to zoom in and they've colonized access to the advanced planetary options. Ja. Dobra. Mamy tutaj planety. Mamy planetkę, słuchajcie. Dobra, puśćmy, żeby wszystko się załadowało. Oj, nie tak chciałem. Dobra, no nic, zobaczmy na naszą planetkę. Jak to tutaj wygląda? Kolejka pusta, nikogo tutaj nie mamy. Lokalna populacja, jest populacja, git. No, zadanka mogę im robić. Róbcie sobie rzeczy. Czemu by nie? Czemu by nie? Dobra, widok planety zamknij. Nieskolonizowana. Mogę to jakoś zaatakować? Traj ma trójkę? Tak się zastanawiam. Wartości brak kontaktu. Czy mamy tutaj jeszcze kogoś, kto nam przeszkadza? Ogólnie. A to raczej nim się nie musimy, tak powiem, przejmować. Spróbujmy tego automata tutaj zrobić. Gdzieś to był automat, dostępny bohater. Ty, ten automat to mi nie działa. Zarządzanie flotą. Pyk. Dobra, dajmy zarządzanie flotą. Zjednoczone Imperium, ty. System statek, zwiadowca. Oj, czemu ja tutaj wchodzę, skoro tutaj nic nie mogę robić? Aha, ja anulowałem tutaj akcję. Kolejka. Tutaj to chyba cała kolejka musi zlecieć, żebym mógł coś kolejnego tutaj zrobić. No okej. Okay. Okej. Okay. Koniec tury. Bohater. No i nie mogę nająć? Jest gotowy do rekrutacji. Nie mam hajsu, żeby go nająć. Imperium, badanie, wojsko. O, dawać mi wojsko. Dawać mi wojsko. Ja tutaj nie czytam. Tak, tak, tak. Pomijam samouczek. I nie będę wiedział, o co chodzi. Mamy taki stateczek, świetnie. Zwiadowcę poproszę. Pierdziele, dużo rzeczy, naprawdę dużo rzeczy. Gra rozbudowana jest, ostro. Nie spodziewałem się czegoś takiego, szczerze mówiąc. Ale coś takiego tutaj jak najbardziej mamy. Daleki zasięg, dobra. Coś dodaliśmy ciekawego. Mogę coś więcej dodać? Utwórz auto ulepszenie. O, okej. Okay. Skoro tak. Ale utworzyć nie mogę. Dobra, zamknijmy. Anulu, jak to zapisać? Bo jest tutaj niby przycisk utwórz, no nie? Po tych autozmianach. Czy auto ulepszeniu, ale nie mogę tego aktywować. Dziwne. Dobra, nieważne, nieważne, nie mogę. A, to jeszcze scrollem mogę oddalać galaktykę, czyli tutaj gdzieś lata sobie nasz przeciwnik i będziemy się w końcu, że tak powiem, tłukli. Tak wygląda tutaj sytuacja. Co to jest? Akademia to miejsce, gdzie... tutaj będziemy mieli bohaterów. Dobra. Mogę cię nająć, czy nie? Mogę cię zwolnić. Aha, to ja ciebie mam tutaj. Okej, okay, świetnie. Co tutaj jeszcze mamy? Widok dyplomacji, tak? O! Gwiezdne wojny! Czekaj.
to ja, okej, dobra, świetnie. Co, projekty statków w takim razie? Wait, połącz. Otwórz. Okej, modyfikuj. A, to są modyfikacje. O, teraz mogłem zastosować coś. Beta, utwórz. Dobra, teraz już nic nie mogę. Dobra, coś tam się ogólnie robi. Bieżący status, zobaczmy. Coś się dzieje w tym temacie? Czy tak niezbyt? Może coś się dzieje. Badanie. O, pod walkę możemy iść. Świetnie. Koszt badań. Póki co nic nie mam nawet, żeby coś tutaj zrobić. No ale generalnie słuchajcie, taka gierka, nie wiem, jeśli mieliście styczność, chcieliście tę grę sobie tutaj ogarnąć, to jak najbardziej możecie. Wyszło nam w sumie ponad 10 minut, myślałem, że to będzie max trwało, nie wiem, 4 minuty. Chciałem sobie tutaj poklikać, posprawdzać między innymi o co chodzi, ale już widzę, że bez kitu granie jest dla mnie, sobie turę nawet zakończyłem. Nic się tutaj specjalnego nie wydarzyło w międzyczasie, pewnie nam się coś tutaj po prostu stworzyło. Pewnie tak, pewnie tak. Tutaj są jakieś trzy nowe rzeczy. Tak, baterie mamy, okej. A, czyli widzicie, tutaj z turami sobie odblokowujemy nowe rzeczy. Czekajcie. Może przeciwnik przyleci. Chwila, moment. Będę pomijał tury. Tak dla beki. Dawaj, dawać mi tu tego bota. Dawaj mi tutaj tego bota, może się pojawi. Nie, nie pojawił się? Dobra, sprawdźmy te punkty. Czy coś mi tutaj pododawało? Nie wiem, czy mi coś pododawało. Nieważne, nieważne. Taka giera. Dzięki za oglądanie. W sumie nie wiem, czy ktoś dotrwał do końca, bo w sumie takie lamienie samouczkowe tutaj bardziej. Ale no, giera za darmo do soboty, do 19. Zobaczcie przypięty komentarz, bo tam właśnie będziecie mieli informacje, jak sobie tę grę ogarnąć. Może akurat mam tutaj jakieś osoby, które się takimi grami interesują, to będziecie mieli w sumie wtedy jak najbardziej co robić. Dzięki, na razie, cześć. Hej, hej!